dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów o analnej wytrwałości, ale może w sposób troszeczkę inny. Słuchajcie, każdy ma swój magiczny las, do którego lubi czasami się zapuścić. To jest nieograniczona ludzka wyobraźnia. Niedaleko mnie znajduje się naprawdę taki magiczny las zwany Blue Forest i jest to przepiękny, przepiękny las, w którym w maju zakwitają dzikie hiacynty. Ten las jest przepiękny, to jest takie miejsce wypadów rodzinnych, ludzie przyjeżdżają tutaj z daleka, żeby podziwiać te pięknące hiacynty. Ponad 500 hektarów pięknie przybrane dywanem z kwiatów. Pomyślałam sobie, że tak naprawdę każdy z nas ma taki swój magiczny las, a jest nim właśnie taka nieograniczona ludzka wyobraźnia. I podczas gdy wyobraźnia jest takim dzieckiem szczęścia, szalona, skora do improwizacji, nieposkromiona w swoich pomysłach, to jej siostra wytrwałość to straszna nudziara. Podobnie jak jej bliźniaczka systematyczność. Są powściągliwe, nieskore do improwizacji, są po prostu nudne, bo one ciągle nam suszą głowę codziennie, przypominając o obowiązkach, które wcale nie są takie fajne. Wyobraźnia nam podsuwa rzeczy dużo ciekawsze do zrobienia, natomiast trzyma nas w ryzach systematyczność i wytrwałość, ale my nie bardzo je lubimy. Przyznam wam, że ja sama mam z tymi dwiema siostrami olbrzymie kłopoty. Już do tej pory powinnam zaprzyjaźnić się z tymi dwiema siostrami, ale jakoś nie jest mi z nimi po drodze. No i omijamy wielkim łukiem te dwie siostry. Ja sama omijam je bardzo szerokim łukiem i tak naprawdę nie chcę mieć z nimi do czynienia, a szkoda, bo gdybym słuchała ich głosu, to byłabym w swoim życiu już dużo dalej. Ja widzę też po swoich znajomych, gdyby słuchali głosu systematyczności i wytrwałości, to byliby w swoich dążeniach dużo dalej, a może właśnie na szczycie nawet. No ale niestety ja wolę podążać za moją wyobraźnią i nie za często spotykać się z tymi dwiema pozostałymi siostrami. I oczywiście w tym celu stosuję wiele mechanizmów obronnych. Jednym z tych mechanizmów obronnych jest mój kalendarz po brzegi wypełniony. Po prostu tak, że tam już ciężko wsadzić szpilkę. Po co? Po to, żeby usprawiedliwić siebie samą przed sobą, że ja po prostu jestem tak szalenie zajętym człowiekiem. Ja po prostu uciekam w te mechanizmy obronne, żeby nie wziąć się do roboty. Ja nie jestem szalenie zajętym człowiekiem, ja jestem szalenie źle zorganizowanym człowiekiem. Tak, należałoby tak spojrzeć prawdzie w oczy. I tak jest z wieloma z nas, kochani. No i każdy z nas musi znaleźć swojego tak zwanego sposoba na głoda, czyli poskromienie tego lenistwa, które nie pozwala nam zaprzyjaźnić się z wytrwałością i z systematycznością. A lenistwo to ukochane dziecko krótkowzroczności i odwieczny wróg wyobraźni. Mam taki jeden swój sposób przerobiony, opracowany na walkę z lenistwem, a więc to jest automatyczne działanie, po prostu jak mi się tak bardzo nie chce, to ja po prostu jak automat wstaję i zaczynam to robić i po prostu nie myślę o tym, że nie chce mi się wyjść, że nie chce mi się coś zacząć czytać, zacząć pisać, zacząć sprzątać, zacząć gotować, tylko po prostu zaczynam to robić i później już jest lepiej, ale przyznam wam się do czegoś, to działa na razie na jakiejś 65% u mnie. Mam taki swój ulubiony cytat odnośnie wytrwałości i ten cytat brzmi następująco. Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości, nie zastąpi jej talent, nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesu. Nie uczyni niczego sam geniusz, nienagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie. Świat jest pełen ludzi wykształconych, o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne. Niech częste wyprawy do waszych magicznych lasów wyobraźni zaowocują bardzo konkretnymi rzeczami, żebyście się zaprzyjaźnili z pozostałymi siostrami wyobraźni, a wtedy naprawdę możecie zdziałać bardzo dużo fajnych rzeczy.